Предместья Бишкеку. Стойте, когда будете отдыхать, не отдыхайте. Koniec drogi, wejście do Parku Narodowego na trekking. Na Ała Akci. Cudowne te góry. Około 2400 wysokość. No i taka wysokość góry Tien Shan, w sumie niedaleko od Biszkeku. Przepiękne góry. Przepiękne widoki. Tam dolina. Droga łagodniejsza. Pięknie zejście na plateau takim. Ogólnie trzeba tu przyjechać na dłużej, żeby pochodzić po tych górach. No, teraz schodzimy w bok. Będzie gorzej. I kamieniście. Można się tu wypieprzyć. Poniżej ścieżka jest już w lesie. No i zaczyna wyglądać w zasadzie tak jak nasze Beskidy. Proszę, ktoś nawet sobie tutaj namiot rozbił. Jedyne co trzeba przyznać, że po 30-40 stopniach w Uzbekistanie to kurczę, tutaj jest bardzo zimno. W górach 15, może mniej, nie wiem ile jest. Ale zimno! To rewelacyjne, chyba droga dla mrówek zaznaczona. Proszę, przejście, droga dla mrówek. Kurde, dobre. Dobre, 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 dobre. Gdzieś tam słychać, że jest ta rzeka, która była. Z góry widać. Nie wiem, czy można tam dojść. Rzeka w górach Tien Shan. Na dole jest taki górski hotel. Pokój na noc 2500 są. Ile to jest? Nie wiem. A po tej stronie te góry wyglądają całkiem inaczej. Nie ma skał. Ja dla katania łoszaki wszyscy takie atakusze, da? I oni się nie woniają, to pomyślę, nie wzięli. Prowietrymy. Thank you.